Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy naszą przygodę z Dave the Diver. Od razu zaczynamy od tego, że Kobra nam mówi, żeby wskoczyć do wody. Tak skończyliśmy ostatni odcinek. Będziemy tutaj mieli okazję przetestować kilka z jego gadżetów, mam nadzieję, bo tam o nich przecież wspominał, więc no, na co czekać, jak nie na to, żeby właśnie się dobrze bawić. Moi drodzy, jeśli wam się seria podoba, zachęcam do subskrypcji kanału, tak jak to zawsze robię zresztą, a ja teraz klikam już sobie guzik A i wskakuję do wody. Dopiero co wyskoczyłem z wody, muszę do niej wracać. No nie ma łatwo, Dave, nie ma łatwo, trzeba nurkować. Tam rybki już same podpływają pod nas, gotowe są na bycie złapanymi. Nie wiem, czy to jest nie za bardzo... Chyba to nie świadczy dobrze o ich stanie mentalnym generalnie, skoro tak łatwo do nas płyną. Dobra, co my tu mamy zrobić tak naprawdę? Bo żeśmy sobie wpłynęli, znaczy zgodnie z prośbą, a właściwie z poleceniem naszego dobrego towarzysza, żeśmy wskoczyli do wody. No i teraz się pojawia pytanie, co w związku z tym osłup przy okazji znaleźliśmy. To akurat fajnie. My chyba nie mamy w ogóle żadnej broni w tym momencie przy sobie, to też jest ciekawa sprawa. Tak po prostu skoczyliśmy tutaj bez niczego. No tutaj niby broń jest. No ale co z tego, jak i tak nie możemy jej wybrać? No właśnie, bo to jest chyba ten tutorial, który było mówione. O, jakie przepływają szybkie sztuki. Nawet całkiem spore swoją drogą. O, widzę tuńczyka. Ryba jest duża, ale też kurczę szybka. Z chęcią bym je złapał. Powinienem chyba użyć narzędzia. Dobra, to co? Mamy jakieś fajne narzędzie, musimy tam podpłynąć i co? A pułapkę musimy zostawić na ich drodze. Okej, czyli już to jest pułapka. Może dobrze, że się odsunąłem, bo bym wpadł w te sieci razem z tymi rybami. I co, i możemy teraz... Au! Skurkowańce zadają damage jeszcze przy okazji, dobra. I możemy wysłać takiego właśnie drona. Okej, ten nas nie walnęły. On sobie tutaj przypływa i zabiera tą kuleczkę, że tak powiem. A, w ten sposób mogę złapać tuńczyka bez problemu. To niesamowite. To bardzo potężne, więc używaj... Więc jeśli kiedykolwiek złapiesz dużą rybę, to użyj drona. Jeśli będziesz, będziesz potrzebował tych dronów, żeby utrzymać jakość swoich łowów. Ryby z ranami nie mają zbyt wysokiej jakości. Pożyczę ci tego drona na jakiś czas. To podstawowy model, bez żadnych dodatkowych opcji, ponieważ są bardzo drogie. Możesz przynieść go z powrotem do iDivera, jeśli chcesz jakieś upgrade'y. A teraz zbierzmy ile się tego da składniku, żebyśmy mogli przeżyć prawdziwą tuńczykową ucztę. Czy mamy nowe zdolności teraz. Te duże ryby możemy łapać w ten sposób. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie złapać w ten sposób te... No, kurczę, słowa mi brakuje teraz. Zaraz, ja wyrzuciłem swoją snajperkę tu wcześniej. Rekiny, to było słowo, którego szukałem. No, w ogóle to też jestem ciekawy, czy no, bo ten tuńczyk tutaj sobie płynie. On jest chyba dosyć odporny. O, skurkowańce, jaki piękny zawrót, 24. Jestem ciekawy, czy jestem po prostu w stanie złapać te ryby. Ten bardziej tradycyjny sposób, tylko że mam mało szans na złapanie ich. No, podpłyniemy tutaj. O, nie chciałem tego zrobić, no ale trudno się mówi. Puf. Wam się, że to może być trochę trudne do zrobienia. To 24 HP. Wybitnie nie jest. Dobra, teraz ta. A, jeszcze tutaj obrywam. One w ogóle zmieniają, kurczę, kolejność, więc jakby... To, że ja strzelam w jakąś konkretną jedną, to znaczy, że to i tak nic nie znaczy. Więc trochę smutek. Chociaż może co jakiś czas jednak płyną w dobry sposób. O, tyle obrażeń. Mam nadzieję, że gdzieś tu w pobliżu jest jakaś perła z HP-kami. Boże, perła. Tutaj akurat na tym poziomie nie będzie perła, to będą po prostu jakieś pakunki. Dobra, teraz pyk. Nie wydaje mi się, że tak złapiemy cokolwiek. Nie mam, kurczę, też tych... Spróbujmy. Ach, źle się ustawiłem do tego. Do tej próby. Jesus. Pyk. A wiecie co? Zostawię je w spokoju. Kurczę, byki są dosyć, bym powiedział, zawrotny. Zawrotną prędkość mają. Więc ciężko jest je tak po prostu chwycić, złapać naszym harpunikiem. No ale dobra. Popływamy trochę tutaj. Zobaczmy jeszcze na nasze zadanka. O, mamy taki fajny tutaj... usypiający i squeaky przy okazji. To nie jest topór, to jest młot. To jest słowo, którego szukałem. Jest też tlen w pobliżu, więc się nie ma czego bać. Jakie w ogóle mieliśmy zadania? Musimy... Klione 5 ogarnąć. One są na głębokości 130-250. Co to jest to ostatnie? A to jest... okej, okay, zbiory. To nasze zbiory są oczywiście w toku, więc to nas nie martwi za bardzo. Możemy jechać do Niamo, ale to daleko, żeby tam się teraz wybrać. Krab niszczy korale. Nie wiem, gdzie on do końca jest. Znaczy, w sumie mamy po prostu trzy kraby niszczyć. To są trzy kraby, które niszczą korale, okej. Okay. Nautilusy przy okazji. Musimy zebrać trzy. Okej, okay, i...
różne kości. Dobra, czyli generalnie to mamy poszukiwania w toku, że tak powiem. Najróżniejszych rzeczy. Jest tlen. Pytanie brzmi, czy ja chcę już brać tlen w tym momencie. Mam 160 jeszcze w zapasie, więc chyba nie. Dobra, może jakaś mina się tutaj znajdzie gdzieś po drodze? Nie. Tylko inne. Zapomniałem, że mogę przecież pistolet rozwalać. Zawsze o tym zapominam z jakiegoś powodu. Nie chcę mi się to utrwalić w głowie, że mogę to robić, a przecież powinienem to robić, bo to zawsze dodatkowy scrap material. On się nam przyda na pewno do jakichś innych później. Dziwnie się w ten sposób ogołaca krzaki z ich zasobów, ale okej. No dobra, lecimy sobie tutaj dalej. Zobaczymy. Musimy trochę popłynąć na niższe terytoria, przypominam. Bo tam dopiero będziemy w stanie coś więcej. Teraz to chyba mogę już to podnieść. No właśnie, przecież mam te rękawice lepsze. Takie przynajmniej mi wydaje, że mam. Więc sobie podnosimy to, co trzeba. Przenośna butla z gazem zawsze się przydaje. Tym bardziej, że nie wziąłem tej na powierzchni ostatecznie. No, tam jest duża rybka. Nie za bardzo duża, ale jednak. Jaka tam była ta głębokość tych klione właśnie? 130 do 250. A tu nie jesteśmy nawet blisko jeszcze. To musimy troszkę w dół popikować teraz, tak naprawdę. Tam jest chyba tle. Nie, tam jest. O, jest rekinek. Tak, z takiej perspektywy to ciężko go trafić. Puf, jeden strzał. Puf, drugi i wystarczyło. I czekaj, czy teraz mogę go odholować właśnie znowu. Nie mam, miałem tylko jedną testową tam. Tą sondę, okej. Okay. Ale mięsko zgarniemy z niego tak czy siak. Więc zawsze spoko. I przy okazji amunicja była obok. To jeszcze jakaś ryba przy okazji umarła po drodze. Bidulka. Miała pecha, że trafiła akurat na mój pocisk, który przelatywał. Przeszedł przez rekina na wylot, a potem trafił właśnie kogoś jeszcze. Smutna sprawa, ale czasem tak bywa. Dobra, zgarniemy sobie te rzeczy. I płyniemy głębiej, byleby nie w jakieś krzeczory, które nam zadadzą obrażenia. I teraz 130 do 250 tam było, tak? Czyli jeszcze trochę niżej musimy iść. Jeszcze trochę niżej. Jest kolejna butla z gazem, świetnie. Och, jest też duży rekin, god damn it. Fuck, jeszcze go nie trafiłem, żeby było smutniej. Teraz będzie trochę większy problem. Paraliżowany został na szczęście. Problem jest taki, że ja nie mam za bardzo amunicji już. O, na szczęście mój harpun też już trochę obrażeń zadaje. Będzie połowa obrażeń broni, to też szczerze... Au, szczerze mówiąc nie jest źle moim zdaniem. 24, oh, fuck! Dobra, szybko, 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 szybko. Okej, udało nam się uniknąć. Nie jestem pewien, co mam teraz zrobić. Czy tutaj chyba... Chyba tutaj jechać, okej. Chciałem się obrócić, teraz prawdopodobnie znowu nas zaatakuje, ale szybko. Jeden cios wystarczył, uff. Zaskakująco trudne starcie, jak na to, że ostatnio z rekinami nam spoko szło. Ale też jakbym trafiał ze swoich broni. To pewnie w jakimś tam stopniu byłoby łatwiej. O, zgarnęliśmy jego ząbka. No proszę bardzo. Właśnie kości musimy wypatrywać wciąż cały czas, jakby nie patrzeć. Bo bez kości nie ma rosołku. Nie wiem, czy konkretnie rosołek tam chodzi. W środku poszukiwań tych kości, no ale jednak. I mamy też znaleźć, kurczę, tą całą... Te stworzonko, tak? Które jest na wysokości. No niedługo będziemy na wysokości odpowiedniej właśnie. Chyba jeszcze nie jesteśmy. Mi się wydaje. Trochę cennych rzeczy znajdujemy też, więc fajnie. Teraz te popłyniemy troszkę szybciej. Tutaj na dno 130, zaraz będziemy na miejscu. Proszę bardzo. No i teraz jest kwestia taka. Tutaj mamy, proszę bardzo, Nautilusa. Tutaj mamy kolejnego, więc jest ok. Tej rybki tak nie zapiemy, ale zapiemy kolejnego ślimaka. Więc już trochę ich mamy. Teraz pytanie brzmi. Klione 3 na 5. Klione są takimi śmiesznymi żyjątkami jednak. Więc może być... O, shit, za co to mam zamienić? Wszystko mi się... No dobra, to mało już tego skutera tam było, więc... Chyba się nic nie stanie, jak to zrobię.
Tą trzeba pokonać, bo skubana będzie potem za nami latać. Dobra, może mi się uda? Okej. Okay. Nigdy nie wiem, który guzik wcisnąć za pierwszym razem od razu, więc się gubię czasami. Ale okej, okay, tu się udało. Tu się akurat udało. Dobra, zobaczmy, tutaj jest kolejny tlen. O, fuck, nie zauważyłem nawet, że tam jest ta rybka. I to znowu ta. Znowu się spotykamy, można powiedzieć. Ale ostatnie nasze spotkania się zakończyły tak, że raczej my z tego wychodziliśmy zwycięską dłonią. I tak się też kończy i tym razem. A my łapiemy kolejne Nautilusy. One fajnie, bo się tam przydadzą w teorii na wyścigach. Ale ja bym chciał... Ale ja bym chciał znaleźć coś, co Nautilusem nie jest. Więc płyniemy trochę głębiej. Może głębiej będziemy mieli większe szczęście. Tylko tak, pytanie brzmi, jak głębiej, to czy głębiej faktycznie, czy... Czy odbijamy na bok? Odbijamy na bok chyba. Dobra. Gdzie takie małe kliony mogły podziać, nie? To jest pytanie. Toż coś mi się wydaje, że nie w tym miejscu, biorąc pod uwagę, że tu jest ta jaskinia pamięci. Więc co by tu kliony robiły? Idziemy do góry. No i czas płynąć jeszcze wyżej. Mówię wyżej, ale tak oczywiście w założeniu mam na myśli, że popłyniemy w końcu niżej. Tylko, że na razie musimy się wydostać do góry. Tak, już jest to miejsce wytworzone naturalnie. Dobra, zerknijmy na lewo w takim wypadku. Nigdy się nie odnajdę w tych labiryntach, tych podwodnych ścieżek. A zejdźmy na dół. Tam jest konik morski. No to czy Nautilusy mogą brać udział w tych zawodach? Bo koniki morskie to tak, ale... To jest lekki problem. No, musi się nadawać na tyle, żebym był w stanie coś tutaj zrobić. Okej. Okay. Prawie dalej to skalkulowaliśmy. Chciałbym powiedzieć, że taki był plan. Kolejny ślimaczek. Nawet przez kurcze kamienie próbuję atakować. Zawzięty, cholera, kolejny rekin. No dobra, już tu jesteśmy. Zabrakło siły ognia, żeby go tak po prostu pokonać. Musi teraz nam wystarczyć siły w nogach. Jesus, przestań czompać, przestań czompać. Daj spokój. Czompnie jeszcze raz. Mam takie dziwne wrażenie, że czompnie. Ej, trafiłem tym hukiem, to jest bardzo nie fair. Tym też zresztą trafiłem. Chyba, wystarczyło. Było to lekko niebezpieczne tak atakować go, kiedy on nas wciąga, ale... Na szczęście nie miał na tyle HP, żeby coś z tym zrobić. I tam się skończyła właśnie waga w kozaku. Dobra. Jakoś wytrzymamy, waliliśmy jedno mięso Boże, niedźwiedzia. Podwodnego niedźwiedzia, to by dopiero było. Kolejny Nautilus do złapania. Come on. To wciąż nie jest to, czego my szukamy. To mnie trochę zaczyna martwić. Także spokojnie, mamy jeszcze teren do przejścia. Lepsza broń, zawsze spoko. Później nie będziemy mieli teraz ataku. A weźmy sobie to w pełną rękę. Zawsze płyniemy z tym. Mamy jednego z krabów. Tak się to właśnie robi. Puf. Proszę bardzo, jeszcze tylko jeden jest do pokonania w ten sposób. Fak, on mi wszedł do ekwipunku. Ile on waży w takim razie? No, pewnie trochę waży. A my ani widu, ani słychu tych cholernych klione. No ale... Znowu na sytuacja, jak przed chwilą mieliśmy. Dobra, spadamy. 34 tlenu. Nie jest bezpiecznie.
Oh shit, to jest... Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na to. Dobra, trzeba szybko tlen wziąć. Uff. Nie ogarnąłem, że ona zaatakuje. Aż trochę zaspałem, można powiedzieć. Mamy bombę do triggerowania, świetnie. Tutaj może... Tylko, że i tak nie mamy tej. Tak nie mamy, kurczę... Nie mamy jak potem go odholować, że tak powiem. Więc co mi z tego, mamy bombę. Amunicji też niby mamy w brud. Ale co z tego? Jest jedzenie dla kota, więc jest jakiś pozytyw tej wycieczki podwodnej. Weźmy jeszcze raz te klione, czy ja na pewno się nie mylę. No 130 do 250, jesteśmy na 190, to jesteśmy tak w prime, można powiedzieć, tego miejsca. Nie no, kurczaka nie będę brał raczej. Ten jeszcze pływa, jest zbyt piękny w tym momencie, mimo że mnie zaatakował. A my udamy się znowu przez tunele. Dobra. A, tutaj trzeba zdecydowanie odpocząć, to nie jest jakieś duże przejście, ale ja znam siebie i wiem, że pewnie coś się zepsuje. Dobra. Skurczę, gdzie może być klione? Come on, gdzie się schowałaś? Istotko, ona jest taka nieduża. Nie wiem, czy powinienem górą płynąć. Może powinienem płynąć dołem jednak. Albo tędy przynajmniej. Chwila zastanowienia. Nie ma dalej w lewo w takim wypadku. Czy one wchodzą w jakąś konkretną porę dnia? Może to po prostu o to chodzi. Może się niepotrzebnie wołałem sam tutaj i tak nie mam nic do odkrycia. Chyba jeszcze chwilę się pobawimy. Najwyżej sobie odpuścimy szukanie klion. Biorąc pod uwagę, że to jest przeciwników, no to... Chyba nam tego nikt za złe nie będzie miał. Dobra, tamten wybuch... Ah, shit. Dobra, na szczęście wybuch... Okej, przepłynęliśmy. Na szczęście wybuch tak, że nam nie zrobił krzywdy. Ten nie popłyniemy też. Nie mam za dużo tlenów. Wszystkie uderzenia są strasznie potężne. Tak naprawdę w nas. Więc to jest smutne. Tam byśmy byli już. W takim wypadku, no prawdopodobnie kliony są niżej. I poniżej 250 piętra nawet. Można by zakładać. Ale wiecie co, damy sobie chyba spokój z nimi dzisiaj. Interesuje mnie bardziej farma tak naprawdę. Więc zeskapujmy się. Bo ja bym chciał farmę jednak rozruszać i ostatecznie potem wyhodować sobie pole uprawne, właściwie nie farmę. Farma chyba to od zwierząt bardziej, nie? To mi się wydaje. Ale mamy Crown Seahorse, proszę bardzo. Jego totalnie chcemy używać jako... no, ziomka naszego. Będzie pływał na konkursach, jak tylko wrócimy do tamtego miejsca. Zobaczmy, co nam Bancho powie. Jest noc. Czy ja coś w nocy powinienem zrobić? Czy mogę iść po prostu obsługiwać klientów dzisiaj? Okej. Okay. Może jednak coś będę musiał zrobić. Biorąc pod uwagę, że tu co najmniej Kraken się zaraz wynurzy chyba. Albo... nie? No coś wyraźnie poszło nie tak pod wodą. Uuu, co za silne trzęsienie ziemi, to tak nagle. Trzęsienia stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Powinienem pójść sprawdzić, czy z Bancho Sushi wszystko jest w porządku. No głośniki grałem, że dzwoni Udo. Ser, jestem gotowy, żeby zrobić zdjęcia mantarejom. Zatrudniłem trochę ludzi do oświetlenia i przygotowaliśmy taki zestaw odpowiedni w moim miejscu. A, musisz wydać trochę pieniędzy. Ha. No ktoś nie można przegapić takiej sytuacji przecież. Powiedzieli mi, że odpowiednie światło trzeba ustawić na głębokości 20 metrów. Możesz przy okazji to sprawdzić? Oczekuję jakichś cudownych obrazków. No dobra, czyli mamy mantareje w nocy podłapać. To ja się zaraz tutaj udam do wody jeszcze jednak na noc. Ktoś przypłynął w tym czasie. Ach, storm się staje coraz problematyczniejszy. Dzisiaj stworzenie, które daje super rzadką kartę bossa, na pewno się pojawi. To cię nie ekscytuje jako zbieracza marinki? Nie za bardzo. Ha! Nawet jeżeli pójdziesz wieczorem
to zobaczysz vortex, który został stworzony przez Storm. Znajdziesz tam stworzenie. Jak tylko wejdziesz właśnie w ten vortex. Poszedłbym i może sam, ale moje umiejętności pływackie nie są zbyt dobre, ale szkoda. Cóż, życzę ci powodzenia. Ja tak go trochę przedstawiłem w tym momencie jako takiego rywala bardziej niż pomocnika, ale trudno. Okej, nie będziemy wrapapować, pójdziemy nocą zobaczyć co się dzieje. Tam ma być jakiś boss niby, więc to mnie zastanawia. Tylko pytanie brzmi, czy ja mam jakiekolwiek pieniądze, żeby coś sobie wykupić? Nawet właśnie nie chodzi o jego sklep. Nie, nic tu nie mamy. Dobra, no to w takim wypadku lecimy do głębokości. Zobaczymy, czy boss się gdzieś nam pojawi w tej wodzie tym razem. No i przy okazji zrobimy zdjęcie Mantareją. A może gdzieś też Klione pojawi. Też będzie dobrze. A się świecą grzybki ładnie. Jest ciemnawo. No my sobie płyniemy. Przy okazji zbieramy różne nietypowe, mniej lub bardziej rzeczy. Dobra. Ta muzyka jest też ciekawa w tym momencie. No faktycznie coś się wydarzy. Mam amunicję broni. Au! Wait! A to te ryby mnie zaatakowały. Boże, ile to jest tych gigantycznych strachulców. Tak, tak ich nazwałem. Oni się nie wydają być agresywni, przynajmniej na razie. Dobra, to się udało pokonać. Zbierzemy sobie tego węgorza. Nie no, jak się bawi, to się bawić, musimy się zmierzyć. To chyba nie jest agresywne w ogóle. Więc może nie trzeba? Gdyby było małym agresywnym dziadostwem, to bym się rzucił na to już. Ale on chyba nie jest. Tam coś płynie. Czarnego. To ten sam koleś? Nie, to inny chyba. Uff, no nie. Nie trafiłem z takiej odległości. Oh shit. Dobra. Shit, nie mam więcej amunicji? Myślałem, że mam. Dobra, mam też przy okazji ten. Moje po prostu strzałki, więc tragedii nie ma. O, no, nie, noskiem, zostaw nosek w spokoju. Shit. Tam myślę, że jestem już w zasięgu totalnie, a potem się okazuje, że bardzo... Nie! O, się trzeba było naklikać. Dobra. On jest chwilę skonfundowany. Masz za 28. Powinien być chłopiec zestunowany w ogóle. O. Shit, tym razem po prostu mnie walnął. Na szczęście nie krwawimy. To jest dosyć trudny pojedynek jednak. 28. Wydaje mi się jakiś tlen zaraz. Raczej nie jest ten boss, o którym było mówione. No na pewno nie jest ten boss, o którym było mówione, ale... O, możemy go wyholować całego. No, niech go zabiorą w takim wypadku. A co mi tam? Może warto postawić na bossa, nie? Jak teraz tak myślę. Ja coś czuję, że w przypadku bossa to by tak wyszło, że... Żeby mnie przyjął naszego statku. Znaczy... Tego. Drona, nie statku. Dron by raczej nie dał rady go... Jeżeli to jest boss, to zakładam, że jest gigantyczny, nie? No to mi się nie kalkuluje, żeby go dron mógł zgarnąć. No ale... Na pewno się tego nie dowiemy, jeśli spotkam tego bossa dzisiaj. Bo drona już mieć nie mamy. Dobra, tu jeszcze jest ciekawego. Naszyjnik. Znaczy Boże, naszyjnik. Muszelkę, bo od razu mi się skojarzyła z tymi muszelkami z Hawajów. Naszyjnikami właściwie. I tak dalej. Tylko, że nie może nie najprostsze, ale jednak istniejące. Dobra. Im głębiej w las, tym ciemniej i niebezpieczniej. A to jest jeszcze noc. No dobra, a my cię znaleźliśmy. Czy znajdziemy bossa? Dużo otwarta przestrzeń, kamernice, które przy okazji też lubią atakować. Okidoki. Puf. O, ta druga też! One nawet nie mają znacznika, że są wkurzone. Fuck, jestem ślepy, nie wiem strzelać. No po prostu atakują. Damn. Dobra,
którą trochę przyciągnęliśmy z elektryczności. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O, cholera jasna, to może być duży problem jednak. Wow, 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 ta druga jeszcze przy okazji pomagała. Co za skurkowaństwo. No, mamy jeszcze całkiem, okej, okay, ale się zaatramentowała, nie. Ty nie myśl, ja teraz ci odpuszczę za to, co się stało. 28, proszę bardzo. Pyk, źle. Pyk, pyk. No i źle, kurde, ale dobra. Kolejnym razem, ona wywaliła z siebie cały atrament, teraz myślisz, że jest taka już ten, że może sobie pójść. Nie ma takiej opcji. No, co? O mój Boże, ona jest tak wytrzymała? Czekaj, czy ona będzie znowu atakować, czy już się podała pod tym kątem. Pyk, 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 pyk. Okej, udało się. Uff. Uff. To zajęło nam trochę zabawy. Ale za to mamy nowe mięsko dla naszej... Uff, Jesus, tamta z kolei zaatakowała. Dobra, może byś się uspokoiła też. Jakby na takie mniejsze też mamy zapotrzebowanie. No i proszę bardzo. Spear squid. Spoko. Tam jest jakaś rybka... Duch? Co to? Boże święte, jakie nocne życie w tej wodzie jest trudne do przetrwania. Devil Scorpion Fish, czyli diabelska ryba skorpion. Czy chcecie... Jesteście w stanie wymienić bardziej badass nazwę dla ryby? No, pojawiły się mi questy, wszystko fajnie. Nie wiem dlaczego one zostały przypomniane. Wiem natomiast, że nic mi to, że sobie przypomniałem o nich w tym momencie nie daje. Wciąż trzeba przecież w ogóle dotrzeć do rzeczy złych. Mam 81... Co to jest? Ach, niebieska muszelka. 81 tlenu i to nie jest dużo. Więc trochę się cykam. Tam jest nowy rekin. Jest przy okazji taki... nie, 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 zostaw, zostaw mnie. Cztery tlenu, cztery, tam jest kapsuła. Tam jest kapsuła, tam jest kapsuła, tam jest kapsuła. Trzy. Spierniczam stąd. Wiem, skrzeniłem, nie znaleźliśmy tej, nie znaleźliśmy płaszczek, nie znaleźliśmy niczego. Kompletnie beznadziejna wyprawa, ale przynajmniej przeżyliśmy na dwóch. Jesus, co to było? O Boże. Dobra, zrobimy jeszcze działanie. Nie wychodzi ten odcinek, w sensie nie tyle odcinek, co nie wychodzi dzisiaj działanie generalnie. Z Dave'em. Nam, kompletnie. Ale przynajmniej trochę nowych, żeśmy znaleźli. Tych. Rybeniek i w ogóle. Jedźmy do tego sushi baru. Sprawdźmy, czy tam wszystko ok. Różnie może być. Ależ kurde, nie pykło po prostu. Jutro musimy zebrać ten. Jutro musimy zebrać rzeczy z pola i wtedy będziemy mogli tego pipa nakarmić. Bancho, wyczułem ogromne trzęsienie ziemi. Czy wszystko w porządku z tym miejscem? Tak, ja upewniłem się, że mamy odpowiednie zabezpieczenia przeciwko trzęsieniom ziemi po tym, jak się wszystko popsuło ostatnim razem. Ale nie jestem pewien, jak długo wytrzymamy serię tego rodzaju silnych trzęsień ziemi. Czy wszyscy są w porządku? O, doktorze Bacon. Przechodziłem obok i chciałem wpaść, upewnić się, że wszyscy jesteście cali. Cóż, wygląda na to, że tak właśnie jest. Dave, co tam w kwestii ludzi morza? Jakiekolwiek problemy? Ciepło z ziemi powolutku rozmraża lód właściwie ludzi morza. I wielu ludzi morza jest przez to chorych. Żeby zidentyfikować kwestię tego, co to tak naprawdę wywołuje, to muszę dostać się do terenów lodowcowych, które blokują ciepło i zinwestygować, ale wydaje się, że są tam jakieś dziwne potwory na dole i nie czuję się zbyt bezpiecznie. A, to brzmi jak kłopoty, Dave. A odwołując się do starożytnych zapisków, ludzie morza są bardzo podatni na zmiany temperatury. Powinieneś pójść, udać się do terenów podlodowcowych, a właściwie lodowcowych, najszybciej jak to możliwe i dowiedzieć się, co tam się dzieje. To byłoby całkiem honorowe poświęcić się dla ludzi morza. Nawet jeśli oznaczałoby to zostać niezamrożonym. Przepraszam bardzo? Nieważne. Możemy się tym zająć jutro. A dzisiaj świętujmy i bawmy się dobrze. Znaczy w sensie chcesz po prostu skorzystać z naszych usług, tak? No dobrze. My sobie rozpoczniemy dzisiaj tak, zrobimy sobie jakieś ten... Jakieś menu. Nie ma dzisiaj jeszcze festiwalu żadnego, nie? Bo tutaj jest info, że festiwal dopiero jest... Za 3 dni jakoś? Dobra, to w takim wypadku jak jest za 3 dni, to sobie zenhansujmy. Pancho oczywiście... To jest nowa animacja? Czy jej nie... Nie no, musiała być wcześniej. Wiele twarzy Pancho, wiele działań Pancho właściwie. Dobra, wzmocniliśmy tą... Wzmocnimy jeszcze raz. Teraz możemy... Ona się stała jedną z najdroższych od razu z miejsca. Za 3 ją... Znaczy 3 je sprzedamy. Mamy oczywiście naszego rekinka, ale jego nie podbijemy nawet. Zróbmy z 5 przynajmniej.
Tutaj mamy kolejnego rekina. Tego możemy podbić akurat do wyższego poziomu. I popatrzcie, od razu wylądował tutaj wyżej. Więc jego sobie też wykorzystamy. Nie, nie, nie. 5 mi się wydaje, że wystarczy. Do tego dodajemy coś innego. A co mam ostatnio często łapanego? 23 blue tangi, proszę bardzo. No to za 15 ulepszymy na jeszcze wyższy poziom. I możemy sprzedać wszystkie. A co mi tam? Jeszcze mamy 3 pozycje do menu, do uzupełnienia. W menu nawet. Weźmiemy sobie tutaj, sobie ulepszymy, ulepszymy. I zostają akurat 4 kawałki. Świetnie. Tutaj weźmiemy sobie 14 tych, ulepszymy o raz, 2 i sprzedajemy 7 po prostu. No i ostatnia rzecz, jaką mamy, możemy sprzedać, to sprzedamy sobie Twang Tufa Sushi. A co? No i fajny mamy wybór dzisiejszego dnia. Możemy otworzyć. Zobaczymy, jak się dzisiaj będą rzeczy sprzedawać. Ktoś tam napije, albo nawet się nie napije już, skoro już wszyscy biegną. Ale tam się piwkiem ktoś zajmuje, tam herbatką trzeba się zająć. Dawno herbatki nie nalewałem. Ostatnio cały czas piwo nalewamy tylko. Oj, przesadziłem! Grubo przesadziłem! Widać, że nie nalewałem herbatki dawno. Dobra, lejemy troszkę, lejemy, lejemy, lejemy. To powinno być ok. Perfekcyjnie, no proszę bardzo, wystarczyło się raz tylko poduczyć. Ja, ta już nalewa. Ja biegnę podanie. Daj, proszę bardzo, na samym końcu, cholera. Da się nabiegać jeszcze przy okazji. Człowiek chce pomóc, a tutaj pyk. Dobra, ta herbatka, to ja tu jestem specjalistą od herbatki. Już to udowodniłem dzisiaj. Proszę bardzo, perfekt? Perfekt, świetnie. To ja biegnę po kolejne jedzonko. A może najpierw trzeba by na tej tarce trochę zetrzeć jeszcze wasabi. Dobra. Robimy kolejne jedzonko. Proszę bardzo, ja się tym zajmę, ja tutaj będę. Ja tutaj zaprezentuję klientowi jedzenie. Bardzo głodny był, jak się okazało. Średnie nam te zyski, mam wrażenie, wyszły z dzisiejszego dnia. Nie przebijemy żadnego rekordu, ale też krótszy był ten dzień, no bo łowiliśmy ryby, nie? Dobrze, że w ogóle możemy coś zrobić w takie dni. No, zasoby są o połowę, znaczy ten, zyski są o połowę mniejsze, aż dużo gorzej poszło. Ale zrobimy to innego dnia. Misja zawalona. Noc sztormowa. A no tak, zawaliliśmy, bo nie znaleźliśmy tego rekina w nocy. Znaczy, nie wiem, czy rekina. Tego przeciwnika. No ale jakby mieliśmy 2 HP, 2% HP, trudno. Nie wszystkie misje da się wykonać, najwyraźniej. Ha! Wiatr jest zawsze taki przyjemny i chłodny w nocy. Od razu łatwiej mi wyczeźwieć. A? Radar ludzi morza coś wykrył. Ale to nie z wody. A więc jak to możliwe? Czy któryś z ludzi morza jest gdzieś na lądzie? Kurczę, jaka cutscenka nam się tu zrobiła w tym momencie. Doktora Bacona gdzieś wywaliło. Zobaczmy, co on tutaj zrobi. Jakiś sygnał z tej jaskini dochodzący. Jaskinia nie wygląda, jakby była naturalnie sformowana. Warto to sprawdzić. A może tak nie samemu, doktorze. Misja zabytowana, wejść do jaskini. Może, czy doktor będzie na tyle sprytny? O, my gramy jako doktor? O kurczę, moi drodzy, to takim właśnie twistem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. A od kolejnego, no przejmiemy kontrolę nad doktorem i sprawdzimy, co mu tam doskwiera w tej jaskini. Moi drodzy, jeśli wam się odcinek podobał, zachęcam was oczywiście do tego, żebyście kliknęli subskrybuj. No a my już niedługo znowu się zmierzymy z przygodami Dave'a Divera i jego towarzyszy właściwie już w tym momencie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, hej.